Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo, a z tej strony PlayStation 3, a konkretnie rzecz biorąc 4 główne rewizje, które się ukazały. W dzisiejszym materiale omówimy sobie poszczególne modele, omówimy sobie kontrolery i inne akcesoria, które możecie kupić do PlayStation 3, no a także podpowiem Wam, jakie gierki warto jest kupić na tą konsolę. No i finalnie też, co myślę najważniejsze z perspektywy tego filmu, podpowiem Wam, który moim zdaniem model warto wybrać, jeżeli chcecie sobie kupić tu i teraz PlayStation 3. PlayStation 3 zostało pierwszy raz pokazane w 2006 roku i wtedy była jego premiera. Na PlayStation 3 wypuszczono wiele naprawdę bardzo dobrych gier. I sam sprzęt również był bardzo imponujący jak na 2006 rok. Jego procesor Cell był koszmarnie drogi, a wielu programistów nie mogło spać przez niego po nocach, bo strasznie trudno gry na PlayStation 3 się pisało. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany bardziej szczegółową historią na temat PlayStation 3, to tutaj odeślę Was do materiału od ARN.eu. Tutaj Archon naprawdę odwalił kawał porządnej roboty, jeżeli chodzi o podsumowanie i całą historię tej konsoli. No powiem Wam, musiałem troszeczkę sprzętu nakupić do tego materiału. Mam nadzieję, że docenicie. Że docenicie to tak samo bardzo jak Zen, czyli produkt naszego dzisiejszego partnera. Zen to usługa, która powstała przy współpracy z Mastercard i pozwala nam zwiększyć bezpieczeństwo naszych zakupów w sieci, oferując przy tym kilka dodatkowych bonusów. Przykładowo, ja kupiłem PlayStation 3 Super Slim za 288 zł i praktycznie natychmiastowo po transakcji dostałem swój cashback. Poza tym Zen posiada dodatkową ochronę kupującego, gdyby ktoś zamiast konsoli wysłał Wam w paczce ziemniaka. Gdyby ktoś z Was kupował sprzęt nowy, płacąc Zen dostajecie dodatkowy rok gwarancji gratis za samo to, że skorzystaliście z usługi. Nie czekajcie i zarejestrujcie się linkiem w opisie już teraz. Zacznijmy może od podstawowych funkcji PlayStation 3, które mają wszystkie modele. Zaczynając od złącz, mamy tutaj wyjście HDMI, mamy Ethernet, mamy wyjście optyczne dla audio, a także własnościowe wyjście audio-wideo na Composite czy Cinch. Każdy z PlayStation 3 posiada też wbudowany zasilacz. Co fajne, z racji tego, że PlayStation 3 miało też być dość multimedialnym urządzeniem, to każdy model z PlayStation 3 posiada wbudowane Wi-Fi i Bluetootha. Także w czasach świetności dość sporym wydarzeniem było to, że każdy model PlayStation 3 posiadał napęd Blu-ray, więc jeżeli ktoś z Was chciałby sobie pooglądać filmy w tym formacie na płytach, no to bez najmniejszego problemu możecie użyć do tego PlayStation 3. Do tego każda konsola posiadała też 2,5-calowy dysk HDD, czyli jest to taki standardowy dysk twardy, jaki można znaleźć w większości starszych laptopów. Dość oczywistą rzeczą będzie to, że każde PlayStation 3 jest w stanie uruchamiać gry dedykowane PlayStation 3. Nie będzie to dla nikogo, myślę, zaskoczeniem, ale dużo osób nie wie, że każdy model PlayStation 3 jest w stanie uruchamiać gry z PlayStation 1. Co ciekawe, niektóre modele oficjalnie są w stanie też uruchomić gry z PlayStation 2, ale tylko niektóre modele w sposób oficjalny. Nieoficjalnie natomiast teoretycznie jesteśmy w stanie uruchomić gry z PlayStation 2 na każdym modelu PlayStation 3, ale wymaga to troszeczkę kombinacji software'owej, no i to uruchamianie gier też może się wiązać z lepszym lub gorszym efektem, ale o tym nieco później. A teraz, moi drodzy, gwóźdź programu. Ten 5-kilowy kolos jest to pierwszy model PlayStation 3, jaki zadebiutował. Jest to model FAT, jednakże z 4 USB-kami na froncie i z taką klapką, która skrywa dodatkowe złącza kart pamięci. Był to pierwszy model, który uzyskał światło dzienne i co ciekawe, modele, które były przeznaczone na Japonię i Stany Zjednoczone, posiadały w sobie faktycznie procesor z PlayStation 2, więc na dobrą sprawę gry nie były emulowane, tylko były uruchamiane na osobnym procesorze. Ten model, który posiadam tutaj, jest to model pierwszy europejski i on już nie ma tego procesora z PlayStation 2, więc można powiedzieć, że nasze europejskie wersje były już od samego początku troszeczkę gorsze. Ta europejska wersja posiadała już emulator, który radził sobie lepiej lub gorzej z niektórymi tytułami, ale co fajne, można było uruchamiać te gry z PlayStation 2 i właśnie dlatego ten pierwszy oryginalny model z 4 USB-kami i z tym
z tą taką zaślepką na karty pamięci, jest najbardziej poszukiwany przez kolekcjonerów. I co za tym idzie? Te wersje PlayStation 3, one mogą kosztować naprawdę całkiem sporo, od 600 zł w górę nawet, można powiedzieć. Do tego te pierwsze oryginalne PS3 FAT miało jedną niefajną cechę, mianowicie były one stosunkowo awaryjne. Największym problemem wczesnych lat PlayStation 3 był LYOD, czyli Yellow Light of Death, żółte światło śmierci. Był to problem, który występował przede wszystkim w oryginalnym modelu PlayStation 3 FAT, tym 4-USB-kowym, ale także i w 2-USB-kowym się zdarzało. Ta żółta dioda śmierci oznaczała najczęściej awarię procesora graficznego RSX. Można powiedzieć, że de facto procesor odklejał się wręcz od płyty głównej. Było to spowodowane tym, że cyna, która była użyta do lutowania tych procesorów do płyty głównej, ona po prostu się degradowała z biegiem czasu i degradowała się nawet jeszcze szybciej w wyższych temperaturach. A z racji tego, że pierwsze modele PlayStation 3 osiągały dość spore temperatury i dlatego wiele sztuk tych PlayStation pierwszych jest po prostu martwych. W tym nawet ta konkretna sztuka, którą mam tutaj, ona jest martwa. Słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Ja wiem, że są osoby, które mają oryginalny model PlayStation 3 i działa im do dzisiaj, bo racja, takie sytuacje też się zdarzają, ale no trzeba mieć świadomość tego, że te pierwsze modele PlayStation 3 raczej ogólnie są uznawane jako awaryjne. Jeżeli ktoś z Was chce sobie kupić PlayStation 3, żeby głównie odpalać gry z PlayStation 3, to raczej na dobrą sprawę unikałbym tego modelu, no i też z racji tego, że jest on dość drogi. Jeżeli mimo wszystko ktoś z Was chciałby koniecznie kupić ten pierwszy model PlayStation 3, zwracajcie uwagę na to, czy na aukcji jest zdjęcie prezentujące oryginalną plombę do PlayStation 3. Ona znajduje się na spodzie konsoli, tutaj niedaleko, gdzie jest złącze dysku. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy lepiej jest kupić PlayStation 3, które było nigdy nie rozkręcane, czy które było przez kogoś naprawiane. No, jest to bardzo śliski temat, na pewno zwracałbym na to uwagę, no i na dobrą sprawę to jest trochę taka loteria, bo nigdy nie wiecie, czy dany model wam padnie za miesiąc, za dwa miesiące, za tydzień, czy za trzy lata. To jest po prostu rzecz, której nie da się sprawdzić i należy o tym pamiętać, wybierając PlayStation 3. Kolejny, nieco już lżejszy model, tutaj zestawię wam je obok, wygląda na pozór bardzo podobnie, nie licząc tutaj niektórych akcentów wokół napędu. Był to model również PlayStation 3 FAT, jednakże on miał na froncie tylko dwa złącza USB. Ten model był głównie wynikiem kolejnego cięcia kosztów, ponieważ produkcja PlayStation 3 w pierwszych latach była naprawdę bardzo droga. Tutaj już nie znajdziemy również zaślepki, która skrywa nam złącza do kart pamięci. No ten model był już troszeczkę zrewidowany. Głównie był tańszy, jest również troszeczkę lżejszy, tak jak ja go trzymam. Również te modele zdarzały się, że były dość awaryjne. Oczywiście ta awaryjność się troszeczkę poprawiła, ale ogólnie uważa się, że modele FAT no raczej są po prostu awaryjne. Również występował tutaj problem tego żółtego światła śmierci i należy być tego świadomym. A także kolejnej funkcji, której brakuje w tym konkretnym modelu FAT, jest możliwość uruchamiania gier z PlayStation 2. Oczywiście mówimy tutaj o oficjalnej metodzie, tak więc w tym modelu, jeżeli włożycie do napędu płytę z PlayStation 2, nic się nie stanie i nie będziecie mogli takiej gry uruchomić. Dalej, ten model FAT zdarzało się, że bywał dość głośny, zwłaszcza po dłuższym użytkowaniu, gdy już troszeczkę kurzu znalazło się w środku i raczej no, nie polecałbym wybierać konkretnie tego modelu. Zresztą przeglądając aukcje, sami zauważycie, że często te modele FAT są po prostu tańsze, a są tańsze ze względu na to, że jak mówiłem wcześniej, były awaryjne, ale także potrafiły być znacząco głośne. Kolejnym modelem w produkcji było PlayStation 3 Slim, uważanych przez wielu i w tym mnie za najładniejszy model PlayStation, jaki powstał. Ta konsola była zdecydowanie mniejsza od swoich poprzedników i co najważniejsze, była cichsza, a także w znaczącym stopniu wyeliminowano awaryjność. Oczywiście zawsze znalazły się jakieś awaryjne sztuki, ale często mówi się, że ten model już był uznawany za bardzo
bardzo dobre. Ja osobiście kupiłem ten model za 299 zł z dwiema grami i oryginalnym kontrolerem i uważam, że była to całkiem niezła cena. Tym bardziej, że mam tutaj na pokładzie dysk 320 GB. Ta konsola posiada napęd szczelinowy, podobnie jak jej poprzednicy. Jest elegancka i co ważne, jest matowa, więc nie widać na niej tak mocno brudu. No i też dużo prościej jest zachować tą konsolę, żeby wyglądała ładnie. Niestety błyszczące plastiki, które stosowało Sony w poprzednich modelach, no często się palcowały i ludzie często śmiali się, że PlayStation 3 fat rysuje się po prostu od samego patrzenia na nie. Więc ten model jest bardzo często polecany i ja również go polecam ze względu na to, że po prostu jest zrewidowany, jest mniejszy, jest w mojej opinii ładniejszy, cichszy, no i o wiele mniej awaryjny. Jeżeli ktoś z Was chciałby się zaopatrzyć w taki model, myślę, śmiało można to zrobić bez większych obaw. I ostatnią rewizją PlayStation 3 było tak zwane Super Slim. Był to ostatni model PlayStation, który widać, że no tutaj cięcie kosztów poszło już naprawdę daleko, bo tutaj mamy taki, jak to mówią, napęd, który otwiera się jak drzwi z Tesco. Więc no, na pewno wizualnie ta konsola nie jest ładna, chociaż myślę, że też może się podobać. Ona jest mega cichutka i ja ten model kupiłem za 288 zł również z kontrolerem i jedną grą. I myślę, że była to całkiem niezła cena. Myślę, że ten model również może być uznawany za ten, który będzie najtrwalszy, ze względu na to, że Może ten napęd nie wygląda zbyt pięknie i ja się z tym jak najbardziej zgodzę, ale wydaje mi się, że przez to, że mamy tutaj mniej ruchomych części, nie mamy napędu szczelinowego, może się okazać, że taki model PlayStation 3 pożyje najdłużej. Tutaj awaryjności już praktycznie nie uświadczymy w tym modelu, jednakże warto pamiętać na jedną pułapkę. Często zdarzają się modele tego Super Slima, które posiadają tylko 12-gigabajtowy dysk, więc nie jest to duży problem, ponieważ dysk, jak w każdym modelu, można wymienić, ale należy o tym pamiętać, żeby w razie czego uniknąć dodatkowych kosztów. W każdym z modeli z PlayStation 3 można wymienić dysk twardy bez najmniejszego problemu, bez rozkręcania konsoli. Każda z konsol posiada łatwy dostęp do dysku twardego, który można po prostu na dobrą sprawę w 5 minut wymienić. Co ciekawe, można również do konsoli PlayStation 3 władować dysk SSD i on zadziała, taki 2,5-calowy SATA. Czy jest sens to robić? Myślę, że nie, bo nie zobaczymy jakiegoś drastycznego wzrostu, jeżeli chodzi o wydajność w grach. Może troszeczkę delikatnie poprawimy czasy loadingu. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w tym momencie, gdy dysk 120 czy 250 giga SSD kosztuje jakieś 120 zł, to może nawet nie jest to taki szalony pomysł, żeby do takiego starego PlayStation 3 wrzucić takiego SSD-ka. No, konsola będzie po prostu jeszcze cichsza. Słuchajcie, przejdźmy teraz do kontrolerów. Każdy oficjalny kontroler wyprodukowany przez Sony był bezprzewodowy i działa po protokole Bluetooth, czyli teoretycznie możemy taki kontroler również podłączyć do peceta. Mają wbudowane akumulatory, które możemy ładować, przy czym no, już z racji wieku ta bateria może się pomału degradować w tego typu kontrolerach. Ważne jest natomiast to, że były tak na dobrą sprawę dwie wersje tych kontrolerów, ponieważ ten, który ja mam tutaj, jest to DualShock 3. Natomiast w pierwszych modelach był to model, który nazywał się Six Axis. Wynikało to z pewnych zawirowań patentowych i Sony zrezygnowało z wibracji w kontrolerze i pierwszy model PlayStation 3 nie miał wibracji. Miał oczywiście to położenie, tak, czyli to Six Axis, czyli wykrywał położenie pada względem, nazwijmy to, ziemi, natomiast nie miał wibracji. I co ciekawe, te kontrolery Six Axis bez DualShocka, czyli bez wibracji, są droższe. Gorsze kontrolery są droższe, bo były pierwsze. Nie mi to oceniać. W każdym razie, jeżeli macie DualShocka 3, macie tą lepszą wersję kontrolera, która była później dołączana z konsolami bądź kupowana oddzielnie. Teraz chciałbym, abyśmy przeszli do akcesoriów. To, co mam tutaj, jest to zestaw PlayStation Move. Były to dwa kontrolery ruchowe i do tego była nam również potrzebna kamerka. Na dobrą sprawę Sony chciało troszeczkę podgryźć rynek Nintendo Wii. No, na PlayStation Move wyszło troszeczkę ciekawych gier, wyszły wszystkie te Just Dance'y, ruchowe gry taneczne, więc jeżeli ktoś z Was lubi tego typu gry,
no to może się wyposażyć w PlayStation Move. Działało to całkiem nieźle, powiedziałbym porównywalnie do Wii. Także było troszeczkę takich, powiedziałbym, więcej gier familijnych na to, ale jeżeli ktoś z Was, nie wiem, chciałby sprawdzić taką grę dziecku bądź młodszemu rodzeństwu, może się okazać, że będą mieli faktycznie sporo zabawy, korzystając z takich kontrolerów ruchowych. A co ciekawe, można do tego nawet było się pokusić o takie dodatki jak ten karabin. Mogliśmy do takiego pistoletu włożyć kontrolery ruchowe i na przykład gry takie jak Killzone obsługiwało to, więc mogliśmy sobie, prawda, celować jak w FPS-ie. Grałem na tym, działa to... Powiem tak, wygląda to lepiej niż działało w praktyce, ale jeżeli ktoś z Was lubi gry ruchowe, no to może się okazać, że bardzo mu się takie coś spodoba. No i było to pewnego rodzaju akcesorium. Kolejnym akcesorium, o którym istnieniu bardzo mało osób wie, to pilot do PlayStation 3. Z racji tego, że PlayStation 3 no, posiadało napęd Blu-ray i dużo osób w tamtym czasie kupowało go jako po prostu tani odtwarzacz płyt Blu-ray, no to mogliśmy dokupić sobie pilot, który działa na Bluetootha, co ciekawe. Pilot nawet nie jest jakoś specjalnie drogi, można go dorwać w rozsądnych cenach, jeżeli ktoś z Was chciałby używać Waszego playaka jako odtwarzacza, czy nie wiem, przeglądać Netflixa, YouTube'a, no to może się okazać, że taki pilot będzie całkiem fajnym dodatkiem do playki. No i także jedno akcesorium, którego nie posiadam, to są tak zwane buzzery do gier quizowych z serii Buzz. Co ciekawe, PlayStation 3 posiadało bezprzewodowe warianty. Buzzery z konsoli PlayStation 2 również działały te przewodowe, więc jeżeli ktoś z Was chciałby troszeczkę przycebulić i pograć sobie w serię Buzz, to możecie kupić te starsze buzzery i one również powinny zadziałać. Co ważne, PlayStation 3 było również projektowane jako urządzenie multimedialne, więc ma ono troszeczkę funkcji multimedialnych, które już no, w dzisiejszych czasach nie są tak bardzo użyteczne. PlayStation 3 przykładowo posiadało przeglądarkę, ale przeglądanie współczesnych stron na PlayStation 3, no szanujmy się, nie należy do najwygodniejszych z racji tego, że strony troszeczkę przytyły, a PlayStation 3 najnowsze już nie jest. Można natomiast po dzień dzisiejszy na PlayStation 3 oglądać Netflixa czy YouTube'a, ponieważ są do tego dedykowane aplikacje, więc taka konsola poza tym, że będziecie sobie mogli pograć w gierki, to będziecie mogli ją używać jeszcze jako odtwarzacz Netflixa czy YouTube'a, więc jest to całkiem miły dodatek. Można było swego czasu podłączyć PlayStation Portable, czyli PSP do PlayStation 3. Mogliśmy sobie w ten sposób pobierać gry na PSP. Również do PlayStation 3 można było podłączyć PlayStation Vita i również były tam pewne integracje. Niektóre gry nawet wykorzystywały dodatkowy ekran PlayStation Portable czy PlayStation Vita do jakichś tam dodatkowych funkcji, ale są to raczej wyjątki, przy czym należy o tym wspomnieć. Ostatnią kwestią dość śliską są możliwości przerobienia tej konsoli, czyli wgrania modyfikacji software'owych, które odblokowują nam dodatkowe możliwości. Na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy posiadamy dwa takie konkretne warianty. Pierwszym wariantem jest CFW, czyli Custom Firmware. Polega to na całkowitym zmodyfikowaniu oprogramowania konsoli. Te konsole, które da się przerobić, to jest model FAT i Slim. Niestety Super Slim nie wspiera na dzień dzisiejszy CFW. Posiadając CFW oczywiście możemy uruchamiać kopie zapasowe, możemy na przykład na Slimce uruchamiać gry z PlayStation 2, ale co ciekawe, na przykład dla mnie możemy wtedy przywrócić funkcję OtherOS, czyli możemy przykładowo na PlayStation 3 zainstalować Linuxa, co w niedalekiej przyszłości będę planował zrobić, więc subskrybujcie, jeżeli nie chcecie tego przegapić. Natomiast na wszystkich modelach, włączając w to Super Slim, jest dostępna modyfikacja Hen. Działa ona w nieco inny sposób. Przy każdym uruchomieniu konsoli należy ją ponownie aktywować, natomiast sprowadza się to na dobrą sprawę do kilku kliknięć na kontrolerze i nie jest to proces skomplikowany. Oczywiście te dwie modyfikacje mają między sobą różnice w konfiguracjach i możliwościach, ale nie chciałbym się na tym skupiać w tym materiale. Myślę, że warto powiedzieć, że tego typu opcje istnieją i że są. Ale myślę, że jeżeli ktoś z Was chciałby to zgłębić, to na pewno znajdziecie odpowiednie źródła w internecie, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania. No i teraz przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do gier na PlayStation 3, a troszeczkę ich było dobrych. Przede wszystkim zacząłbym od tego, że dużo osób nie wie o tym, że multiplayer w PlayStation 3 jest darmowy.
Czyli jeżeli macie grę, możecie grać w multiplayer bez żadnych abonamentów. Istniało PlayStation Plus, jednakże to sprowadzało się do tego, że dostawaliśmy dodatkowe gry, ale żeby zagrać online, nie musicie płacić żadnej opłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku PlayStation 5, PlayStation 4 czy Xboxów, więc po prostu możecie grać po sieci. Jeżeli chodzi o wybór gier, ja od siebie bardzo serdecznie poleciłbym Wam serię Uncharted. Seria Uncharted na PlayStation 3 miała 3 odsłony, 1, 2 i 3. Wow, Sherlocku. W każdym razie jest to bardzo fajna gra przygodowa. Troszeczkę można by powiedzieć, że są to takie przygody a la Indiana Jones, szukanie skarbów, troszeczkę podobne do współczesnych odsłon Tomb Raidera, ale co fajne, zwłaszcza odsłona trzecia i odsłona druga wygląda przepięknie na PlayStation 3 i na pewno jeżeli kupujecie Playkę trójkę, to warto jest zastanowić się nad tą serią gier. Od siebie dorzuciłbym również ekskluzywa, jakim jest God of War. Jest to fantastyczna gra, super slasher i swego czasu, gdy wyszła na PlayStation 3, naprawdę wyglądała powalająco. Graficznie to był majstersztyk w tamtym czasie. Jeżeli ktoś z Was lubi bardziej familijne klimaty, polecam Wam Little Big Planet. Jest to troszeczkę taki odpowiednik, można powiedzieć, Mario. Bardzo przyjemny platformer, dużo humoru, również wspiera koopa. A jeżeli ktoś z Was jest bardziej w klimatach FPS-ów zainteresowany, to ja od siebie poleciłbym Killzone'a 2 i 3. Nie są to wybitne FPS-y, trzeba sobie o tym powiedzieć, ale z racji tego, że są to ekskluzywy, myślę, że warto je sprawdzić, tym bardziej, że Killzone'a 3 możemy wyrwać za jakieś 2 dyszki. Także są to bardzo tanie rzeczy. Mi się tu posypało. W każdym razie, do czego chciałem wrócić, to to, że generalnie gry na PlayStation 3 są mega tanie. Szukam teraz tego, o właśnie, propos ekskluzywów jeszcze, Metal Gear Solid 4 był ekskluzywem na PlayStation 3, więc również polecam nabyć, ja kupiłem za 25 zł. No i na przykład GTA 4 nie działa wprawdzie na PlayStation 3 jakoś super hiper, ale kupiłem je za 15 zł. Midnight Club kupiony za 10 zł. GTA 5. Co ciekawe, dalej działa tryb online, tylko nie ma wszystkich aktualizacji. Również można kupić za śmieszne pieniądze i sobie pograć. Skyrima, słuchajcie, kupiłem za dychę. 10 zł. Skyrim na PlayStation 3. Również nie chodzi jakoś fantastycznie, ale da się przejść tą grę jak najbardziej, więc podsumowując, gry na PlayStation 3 są tanie. Jest również wiele innych ekskluzywów, które mógłbym Wam polecić, takie jak Red Dead Redemption, pierwszą osłonę, która była świetna. Ja akurat na PlayStation 3 jej nie ogrywałem, ale gra jest fantastyczna. The Last of Us, które ja ogrywałem już na PlayStation 4, ale to była gra, która wyciskała absolutnie wszystko z konsoli PlayStation 3 i po dzień dzisiejszy myślę, że wygląda super i tym bardziej, jeżeli zdamy sobie sprawę, że działa na Playce trójce, to jest to imponujące. I moi drodzy, oto całe PlayStation 3 i takie moje właśnie rady czy wskazówki, które mogłem Wam udzielić. Zachęcam Was też, żebyście sprawdzili sobie komentarze i jeżeli byście mieli jakieś pytania, to możecie śmiało je zadawać. Jeśli nie ja, to pewnie ktoś inny będzie w stanie Wam na Wasze pytanie odpowiedzieć. Ja też pewnie w przypiętym komentarzu przypnę jakieś sprostowania, gdyby tutaj jakieś malutkie babole się powkradały. Tak więc tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i suba. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos!